dzień jest wyjątkowy dlatego, że tak naprawdę dziś coś wyjątkowego się zaczyna, coś wyjątkowego dla Was. Rusza bowiem program stypendialny powiatu. On już ruszył jakiś czas temu, między innymi z inicjatywy starosty powiatu kędzierzyńsko-koźleńskiego, ale dzisiaj tak naprawdę Wy jesteście odzwierciedleniem tego programu, bo wcześniej mówiliśmy tak naprawdę o teorii, dzisiaj mówimy już o praktyce. Chcemy Wam wręczyć stypendia powiatu kędzierzyńsko-koźleńskiego. Nie tylko stypendia starosty, będą również wyróżnienia CKPiU, czyli Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, no i oczywiście również wyróżnienia dla wyjątkowych sportowców. Chciałam przede wszystkim pogratulować wyróżnionym zwycięzcom, którzy dostali to stypendium w trzech kategoriach, które przyznał zarząd powiatu. Wszystkiego najlepszego. Wszystkim z Państwa życzę, również zgromadzonym tutaj sportowcom oraz przedstawicieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim uhonorowanie Waszych talentów. Mi przyszedł zaszczyt powiedzieć kilka słów na temat programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży powiatu kędzierzyńsko-koźleńskiego. Uchwałą Rady Powiatu z lutego 2015 roku weszła w życie uchwała, która daje możliwość wyróżnienia wszystkich tych, którzy w nauce, w sporcie, ale także w osiągnięciach artystycznych zdobywają najwyższe szczeble. Kryteria są, myślę, że bardzo mocno wygórowane, bo po pierwsze chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy mają bardzo wysokie wyniki w nauce. Średnia co najmniej 5.0, tutaj mówię o uczniach liceum ogólnokształcącego. Mówię o wzorowym albo bardzo dobrym zachowaniu, ale mówię także o aktywnej postawie społecznej i o osiągnięciach naukowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wyjątkowych przypadkach, wtedy kiedy konkurs albo olimpiada kończy się na etapie wojewódzkim, to o osiągnięciach wojewódzkich. 4 marca minął termin, kiedy to po raz pierwszy dyrektorzy szkół mieli możliwość wnioskowania o nagrody, wyróżnienia, stypendia dla wybitnych uczniów swoich szkół i placówek. Po raz pierwszy dlatego, że to właśnie uchwałą Rady Powiatu z lutego 2015 roku po raz pierwszy program stypendialny jest realizowany wśród wszystkich uczniów szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 4 marca wpłynęło nam 20 wniosków. Tym były wnioski za wyniki w nauce, ale były także wnioski, które cieszyły się dużym uznaniem za specjalne osiągnięcia sportowe i kulturalne. Z 20 wniosków tylko 6 zostanie stypendystów dzisiaj wyróżnionych, bo to oni spełnili bardzo wysokie kryteria merytoryczne. Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu za docenienie naszych osiągnięć. Wręczone nam się stypendia, są dla nas dużą motywacją do dalszych działań i myślę, że zrobimy wszystko, żeby nie pogrzebać naszych talentów, jak Pani Starosta tutaj wspomniała. Z tego miejsca chciałam również podziękować naszym nauczycielom, trenerom i rodzicom, nie wszyscy może dzisiaj tutaj są, bez których nic nie osiągnęlibyśmy i prosić się o dalsze wsparcie i pomoc, gdyż wiadomo, nie będzie nam łatwo w przyszłości. Myślę, że będziemy starać się, żeby nie zmarnować tego stypendium i
staracie coraz być lepszymi. Dziękuję za uwagę. Drodzy Państwo, my o piłce nożnej halowej tak naprawdę od pewnego czasu coś wiemy, ponieważ nasi pracownicy w zeszłym roku właśnie w piłce nożnej halowej, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu zajęli 7. miejsce bodajże. W tym roku było już to 3. miejsce, no ale oni Wam w ogóle nie dorównują w województwie, ponieważ ta grupa 11 uczniów, oczywiście tutaj brawa również dla trenera, zajęła 1. miejsce. 1. miejsce w wojewódzkim turnieju piłki nożnej halowej. To są uczniowie zespołu szkół żeglugi śródlądowej. Kochani, no to nie można nic innego tutaj dodać, tylko poprosić Was o wystąpienie. Cała 11 plus trener, bardzo prosimy. Bardzo serdeczne gratulacje, dalszych sukcesów. Oczywiście na nigdzie sportowej dla całej drużyny w swoim własnym w imieniu zarządu powiatu oraz rady. Wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów. Mistrzostwo województwa w siatkówce w Kędzierzynie-Koźlu było. Mistrzostwo województwa w koszykówce było, ale w piłce nożnej na hali jest to pierwszy sukces taki w historii powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Mamy silne zespoły w Oleśnie, w Opolu. Nasza młodzież z żeglugi dała radę. Od 2 lat nie przegraliśmy żadnego meczu na hali. W zawodach finałowych wygraliśmy wszystkie 3 mecze. W półfinale i w meczach o mistrzostwo powiatu 1 mecz tylko zremisowaliśmy, także to świadczy o naszej potędze. To będą nagrody za udział w takim wyjątkowym konkursie. Konkursie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Ja o tym konkursie wiem niewiele, ale tutaj mamy osoby, które wiedzą o nim bardzo dużo. Jedną z nich jest na przykład dyrektor Centrum Ireneusz Wiśniewski i tutaj pani Katarzyna Piechaczek, doradca zawodowy. Irku, tak króciutko, bardzo byśmy prosili. Proszę Państwa, doradztwo zawodowe to jest jedna z bardzo ważnych części, które realizuje Centrum Kształcenia Praktycznego. Dzięki przychylności pani starosty, zarządu powiatu, radnych, naszym władzom, robimy to, wydaje mi się, dosyć skutecznie. Jednym z tych działań jest właśnie ten konkurs i bardzo się cieszę, że w odpowiedzi na ten konkurs właśnie mamy tyle prac zostało przesłanych do nas. O szczegółach zaraz opowie pani Katarzyna Piechaczek, która de facto z naszego ramienia zajmowała się tym konkursem. Ja mogę życzyć wszystkim Państwu, bo wszyscy są zwycięzcami tego konkursu. Tak naprawdę poziom prac był bardzo różny, oczywiście o szczegółach teraz już pani. Natomiast wszystkim gratuluję i życzę wszystkiego dobrego i na pewno dzięki temu Państwo wiedzą dużo więcej o rynku pracy, mogli się wykazać tym wszystkim i na pewno będą mieli większe możliwości potem w zyskaniu ciekawej pracy, która Was będzie satysfakcjonować. Pomimo, że tak naprawdę mieliśmy możliwość wyróżnienia w konkursie jedynie 3 laureatów, tak naprawdę wszyscy jesteście zwycięzcami. Dlaczego? Dlatego, że gimnazjum to nie tylko okres, który ma Wam dać wiedzę, umiejętności, przygotować Was do egzaminu gimnazjalnego, ale to przede wszystkim, myślę, również czas, który możecie, powinniście wykorzystać do zaplanowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej, do zastanowienia się nad tym, czym chcielibyście się w życiu zawodowym dorosłym w przyszłości zajmować. I stąd też idea tego konkursu. Z jednej strony wpisywała się ona w promowanie kształcenia zawodowego w nawiązaniu do roku szkoły zawodowców, a z drugiej strony konkurs został pomyślony tak, żebyście zostali w jakiś sposób zmuszeni do poszukania informacji, które są niezbędne dzisiaj przy świadomym planowaniu swojej przyszłości zawodowej. Musieliście sięgnąć do informacji zarówno o sobie, własnych predyspozycjach zawodowych, musieliście również poszukać informacji o zawodach, o charakterystyce tych zawodów, ale także zdobyć wiedzę dotyczącą tego, jak wygląda sytuacja dla tych zawodów na rynku pracy.